Cześć, witajcie. Cześć, mówiliśmy parę razy o GPS-ie, ostatnio w kontekście tego, że nam ruskie zagłuszają tego GPS-a, a wcześniej o tym, że GPS jest amerykański i Amerykanie tego mogą wyłączyć, jak będą chcieli albo coś. Dlatego są alternatywy też na G. Tak, dokładnie. Jest też jedna alternatywa na B, którą opowiemy, także tak powiem awansem, ale generalnie jesteśmy przy literce G, więc opowiemy sobie o GLONASS-ie i o Galileo. Co to jest? No w zasadzie tutaj nie ma co dużo gadać, bo to są odpowiedniki GPS-a, tylko że GLONASS jest rosyjski, a Galileo jest europejski, tak? Jedni i drudzy stwierdzili, że trochę niefajnie jest zależeć od jednego systemu. Od jednego systemu. Można. Tak, w dodatku nad którym się nie ma żadnego wpływu, bo w zasadzie o tym, czy GPS działa, czy nie działa, decyduje taki jeden facet w Waszyngtonie, a może nawet i nie, tylko jakiś tam generał tak. Gdzieś w Pentagonie, czy gdzieś. O ile, powiedzmy Unia Europejska to raczej z przyczyn ambicjonalnych to zrobiła, no to Rosjanie mają... No, jakby na logikę, muszą mieć swój. Muszą mieć swój i Chińczycy też mają swój i nazywa się Baidu. Baidu? Baidu, tak. Baidu. Czyli nie na G, nie na G, ale w zasadzie robi to samo, tak. I te nazwy spotkacie najczęściej, jak przeglądacie specyfikacje smartfonów, między innymi, co obsługuje. No obsługuje GPS-a, GLONASS-a, Galileo, Baidu, jeszcze jest japoński system na kuku, ZSE. Coś tam. Kurczę, ja zawsze mylę tą nazwę. I wybaczcie. Z tego, co kojarzy, to Indianie też jakieś tak, swoje... Tak, Indie też coś robią. No. Tak naprawdę dobre urządzenie, które ma działać na całym świecie, powinno wspierać wszystkie te systemy i tyle. Tak, natomiast czy jest to jakiś killer feature? A no to właśnie to zależy, tak, bo jaki jest status GLONASS-a, to tak do końca nie wiadomo, bo z tego, co pamiętam, to im te satelity dosyć mocno spadają, to znaczy co strzelą, tam, znaczy to wyglądało tak, że dwa wystrzeliwały, a trzy im się psuły i w sumie tych satelitów w pewnym momencie to nawet bardziej ubywało niż przybywało. Teraz się może trochę spieli bardziej, a może nie, bo mają... Diabli wiedzą, mają inne wydatki. Mają inne wydatki. Teoretycznie można to sprawdzić w praktyce. Nie wiem, jeżeli ktoś korzysta z GLONASS-a, to prosilibyśmy o jakiś feedback, czy to w ogóle jest używalne, czy nie. W każdym razie, no jest, tak? Galileo jest w zasadzie prawie, że skończony, bo z tego, co ostatnio patrzyłem, to tam na brakowało im tam chyba z dwóch satelitów do planowanej konstelacji. Być może w tej chwili już jest one są, bo to tam się rozwijało w odróżnieniu od GLONASS-a raczej bez większych przeszkód. Jeżeli chodzi o Baidu, to oni z tego, co pamiętam, to swoje terytorium mają pokryte całkiem dobrze. I to jest ich. I to jest ich, a reszta ich troszeczkę mnie interesuje, więc... No ale to są Chiny, tak? Tak. Tego nie ogarniesz. Pewnie kiedyś będzie, natomiast nie ten. W sumie generalnie tak, jeżeli telefon obsługuje te cztery systemy, to fajnie i tylko się cieszyć. Jeżeli obsługuje tylko GPS-a, to też to nie też ma będzie dramatu. Działał. To też nie ma dramatu. Jak Ruscy w Kaliningradzie odpalą zagłuszarkę, to prawdopodobnie zagłuszą wszystko jak leci, bo oni zagłuszają metodą właśnie, tak jak mówiliśmy, na syrenę strażacką, tak. Czyli po prostu dmuchają po pasmach i cześć. Także to też nam specjalnie nie pomoże. Chociaż może akurat tak wymyślą, żeby GLONASS-a nie zagłuszać, więc posiadanie jak telefonu... Jak ich znam, to jeszcze coś po drodze z chrzanią i tak zagłuszą. Może tak być, że departamenty się nie dogadają. Poza tym nie wiem, czy można by było specjalnie ufać wskazaniom GLONASS-a, jeżeli nie można ich zweryfikować z innymi, bo jako uzupełnienie to niech sobie będzie. Także podsumowując, znaczy Galileo wygląda sensownie akurat. Bo to jest nasze. Europejskie. Tak, tak, sam GPS na miarę naszych możliwości, tak? Znaczy generalnie tak, jeżeli telefon obsługuje coś więcej niż GPS, to fajnie, ale jeżeli nie obsługuje, to nie jest to powód, żeby się załamywać i ten... No po prostu są takie rzeczy, dobrze wiedzieć, że jest. Jeżeli wyczytacie w specyfikacji, że jest coś takiego jak Baidu czy GLONASS, to żebyście to, wiedzieli. Żebyście wiedzieli, co to oznacza po prostu. Co to oznacza i ten. Co mądrzejsze telefony mogą korzystać ze wszystkich naraz podobno, tak. Albo z więcej niż tak jednego jest, i jakoś sobie to uśredniają i tyle. To widzimy się przy kolejnej literze. Tak jest. Cześć.